Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z racji tego, że dzisiaj, czyli 26 września, mamy Międzyświatowy Dzień Batmana, raz jeszcze spotkamy się z naszym gackim nietoperkiem w grze Batman Arkham Knight. Także chwilkę sobie jeszcze tutaj postoimy, poobserwujemy, co się dzieje w mieście. A ja za chwilę do Was wrócę.
Witam Was ponownie. Przepraszam, że kazałem czekać. Batek się nasiedział, ale nie każemy dłużej siedzieć. Niech sobie chłopak powisi. No dobrze, nie będziemy go męczyć na tym budynku. Ruszymy w miasto. Batman Arkham Knight jest ostatnią grą studia Rocksteady z serii Batman. Ukazała się w 2015 roku. Wcześniejszymi częściami był, pierwszą częścią w zasadzie zrobioną przez Rocksteady był Arkham Asylum. Była to gra, która ukazała się w 2009 roku. Okazała się bardzo wielkim sukcesem. Nowa mechanika, którą opracowano na potrzeby gry, bardzo przypadła graczom do gustu. Trudno się dziwić, że ukazały się kolejne gry z serii. Natomiast Batman Arkham Knight jest bezpośrednią kontynuacją Batman Arkham City, wydaną w 2011 roku. I stanowi niejako zwieńczenie trylogii, jeżeli tak można powiedzieć, ponieważ nie zaliczam do tej trylogii Batman Arkham Origins, który pojawił się w 2013 roku. Nie była to jednak gra wykonana przez studio Rocksteady, a przez zewnętrzne studio. I była to zdecydowanie najsłabniej oceniona gra w odniesieniu do wszystkich gier serii. Jak już wspomniałem na początku, dzisiaj, czyli 26... Chwileczkę, wyłączymy troszeczkę te rozmowy, żeby nam nie przeszkadzały. Wystarczy, że ja tutaj gadam, oni nie muszą. Więc jeszcze raz, dzisiaj, czyli 26 września, DC Entertainment ustanowiło Światowy Dzień Batmana. W zasadzie to wznowili pomysł, który powstał już wcześniej. Bardzo on przypadł do gustu wszystkim miłośnikom Batmana. Batman zresztą jest chyba najbardziej popularnym bohaterem. Super bohaterem, nawet powinniśmy powiedzieć. Chyba nie ma się co dziwić, jest mroczny, jest jego podejście do życia, podejście do swoich towarzyszy. Jest, no, co tu powiedzieć, surowe, ale to chyba sprawia, że Batman jest właśnie wyjątkowy. Myślę, że najbliżej mu ze wszystkich innych bohaterów z serii DC do Watchmenów, którzy są takimi antybohaterami. Natomiast ciężko powiedzieć, że Batman jest antybohaterem, ponieważ pomimo, jeżeli tak mogę powiedzieć, agresji w jego zachowaniu i sposobie załatwiania spraw, to jednak nikogo nie zabija. I to jest dosyć zabawne, bo przy całej demolce, którą potrafi zrobić, nikt nie ucierpi. To bardzo fajne. Natomiast jest tak samo w tej grze. Teraz tak, czym się różni Batman Arkham Knight od poprzednich gier serii? Rocksteady reklamuje tę grę jako największą i najlepszą z serii o Batmanie. I szczerze mówiąc, trudno się z nimi nie zgodzić. Tak jest. Natomiast to jest dalej ten sam Batman, którego poznaliśmy w 2009 roku. Czy to źle? Nie, to nie jest źle, dlatego że jeżeli rozpoczynamy swoją właściwie przygodę w Mrocznego Rycerza, to w zasadzie odnajdujemy się tu od razu, jeżeli tylko mieliśmy do czynienia ze wcześniejszymi grami z serii, ponieważ mechanika jest dokładnie taka sama, tu się nic nie zmieniło. Oczywiście ciosy, animacje, myślę, że odbywa się to płynnie, ale nie jestem przekonany, że to nie jest tylko i wyłącznie efekt mojego wydawania się, ponieważ tak jak mówiłem, odnalazłem się w tej grze bardzo szybko. Mechanika, tak jak powiedziałem wcześniej, jest niemalże taka sama. Oczywiście Batman ma wszystkie swoje kopnięcia, ma swoje gadżety, których możemy korzystać, prawda, lina, porażenie prądem, dziwna rzecz, która leci dalej i wybucha. Oczywiście one nie są dostępne wszystkie od razu. Ja tą grę mam praktycznie skończoną na 100%, więc w zasadzie miasto jest już opustoszałe.
I jest to celowe. Nie zacząłem gry od początku, dlatego żeby wam za bardzo nie spoilerować. W tym momencie rozgrywki już trudno mi tak naprawdę będzie cokolwiek wam popsuć, jeżeli wcześniej nie graliście w tą grę. I pozwoli mi to spokojnie skupić się na tym, co jest w Batmanie fajnego, pokazać wam trochę rozgrywki na zasadzie wyzwań, które są dostępne w grze. Ale zanim do tego przejdę, pokażę jedną z największych nowości, która została wprowadzona w najnowszym Batmanie i w znaczący sposób odróżnia ją od wcześniejszych gier serii. No dobrze, kopnięcie z półobrotu. Być może jest jedną z takich rzeczy, ale Chuck Norris, umówmy się, robi to znacznie lepiej. Nowością, o której mówię, jest... Tak jest. Nasza szpanerska fura, którą Batman może się poruszać po okolicy. Kto by nie chciał mieć takiej fury? No, prawdopodobnie... Gdyby przyszło nam się pojeździć nią w rzeczywistości, to pewnie nie byłaby taka fajna. Cechą rozpoznawczą fury Batmana jest oczywiście co? Dopalacz. Jest on także dostępny w tej grze. Jest to pancerny pojazd, który no, nie musi się w zasadzie martwić o nic. Może taranować wszystko, co na drodze mu stanie. Oczywiście, jak wszystko w. Jedźmy trochę, bo tutaj hałas się narobił. Ja sam nie słyszę swoich myśli. Trochę się nam fura pobróciła. Niemniej tak. Samochód ma kilka funkcji w Batmanie. Jedną oczywiście jest szybkie poruszanie się po mieście, ale umówmy się, jest to ciekawostka, jeżeli chodzi o poruszanie się, dlatego że najskuteczniejszą formą wciąż pozostaje... Tak jest. Transport lotniczy. Ale nie po to dali nam samochód. Możemy go sobie przywołać w dowolnym momencie. Nie po to dali nam samochód, żebyśmy nie mieli go wykorzystywać. Ale jak to z furą bywa, jest to też element szpanu. Wiadomo, dodaje 10 do lansu. Niestety nie ma tutaj żadnych dziewczyn, które moglibyśmy na taką furę skusić. Nie jest to jednak ważne. Samochód poza funkcją poruszania się ma jeszcze jedną bardzo istotną cechę. Czyli umiejętności bojowe. Możemy przemienić go w czołg, który porusza się bardzo skutecznie. Oprócz tego możemy go szybko przesuwać w różne części. Teraz wam pokażę cechę Batmana, która jest bardzo ciekawa. Bo jak mówiłem, Batman nie robi nikomu krzywdy. Pomimo tego, że mamy czołg, kiedy strzelimy w żywego człowieka, to nie jest on zabijany, jest tylko... No, paralizowany, on tam można się strzelić nawet bronią automatyczną, taką jak działka, znaczy pół, dlatego że musimy w zasadzie strzela sama, jak trzymamy przycisk, ale ma długie przeładowywanie. Natomiast Batman nie robi nikomu krzywdy, co by się nie działo, jak bardzo by nas ktoś nie zdenerwował, to proszę, nawet samochodu zastrzelić nie możemy, możemy go jedynie unieruchomić. No, troszkę to jest wkurzające. Ale chociaż możemy sobie spróbować porozjeżdżać. Czy się da? Nie da się, ponieważ w momencie, kiedy znaczy gość dotknie... O proszę, nawet nie możemy strzelić w policję. Ale w momencie, kiedy jakiś człowiek dotknie naszego pojazdu, zostanie automatycznie porażony prądem. Oni się przestraszyli nas, ale nie uciekną. Możemy staranować. No, oczywiście... Nie bójcie się, nikomu się nic nie stało. Nawet jak przyłożymy im z armatki, to i tak zdążą uciec. No tak. Na pewno tam nikogo nie było. Nie macie się co martwić. No dobrze. Teraz tak, wspomniałem, że fura służy do poruszania się. Tutaj mamy... O, jeszcze akurat trafiliśmy na zagadkę człowieka zagadki. Spróbujmy je sobie troszeczkę rozruszać. Mamy wyciągarkę w samochodzie. Ta wyciągarka ma
bardzo ciekawą funkcję, dlatego że pozwala nam nie tylko poruszać elementy środowiska, te, na które pozwalają, ale pozwala nam również wciągać pojazd po blokach. Tak jest. Możemy jeździć po ścianach, ale tylko w niektórych lokalizacjach. To, co jest ciekawe, to naszym pojazdem możemy zdalnie sterować. Aby to zrobić, wystarczy przełączyć się w tryb zdalnego sterowania. I stając sobie gackiem z boku, sterujemy sobie pojazdem. Jest nie tylko przydatne do rozwiązywania zagadek, ale również bardzo skuteczne do rozwiązywania konfliktów w takich przypadkach, gdzie jest bardzo dużo NPC, czyli komputerowo sterowanych przeciwników. Czy mogę rozwiązywać zagadki? Mogę rozwiązywać zagadki, natomiast zanim do tego przejdę, to wolałbym Wam powiedzieć troszeczkę jeszcze o mechanice, jeżeli nie macie nic przeciwko temu, dlatego że w tym momencie, tak jak mówiłem, tu już nie za wiele jest do robienia. Poza tymi zagadkami w zasadzie nie zostało mi nic oprócz wyzwań. Ale tak, myślę, że poszukamy tych zagadek. Ale to jeżeli pozwolisz, retop za moment. Chcę Wam jeszcze pokazać ciekawą funkcję związaną. Nikt mnie tu nie będzie przejeżdżał. Cechę samochodu. No tak, 250 zagadek faktycznie jest co robić, z tym, że jeżeli miasto jest już puste, tak jak teraz, to pozostaje nam jedynie poszukiwanie, więc to już nie jest tak ekscytujące, jakby mogło się wydawać. Ale, tak jak ja już powiedziałem, ja mam wszystko zrobione w zasadzie prawie na, jak tu widzicie, wszystko jest na zielono, zostało mi tylko około 40-30% do rozwiązania z zagadkami. No dobra, nietoperek, zejdźmy z tego. Posiedzimy sobie na dachu, a jeszcze dwa słowa opowiem o samej rozrywce. Gra jest, co tu mówić, fenomenalna, jest bardzo widowiskowa i tak naprawdę non-stop się tutaj coś dzieje. No chyba, że jesteście tak jak ja już na samym końcu, gdzie zostaną wam same zagadki, wtedy no, poza tym, że możemy sobie polatać po mieście, poszukać tych zagadek, to jedyną naszą atrakcją jest okazjonalne obicie kilku oprychów. Natomiast w momencie, kiedy gramy, ciężko się nudzić. Gra jest bardzo zróżnicowana, ma bardzo dużo różnych dodatkowych misji i wszystko to jest ze sobą tak połączone, że w zasadzie stanowi jedną całość, więc tak naprawdę dopełnienie wszystkich tych rzeczy do 100% nie było czymś, nad czym trzeba siedzieć na siłę, się nudzić i no tak często jak bywa przy platynach. Po prostu w pewnym momencie już moglibyśmy mieć dosyć tej gry. Tutaj jest to rozwiązane zupełnie inaczej. Wszystko jest ze sobą posplatane w jedną całość. Dzięki temu jest bardzo ciekawe. I wykonuje się poboczne zadania z chęcią. Mało tego. A, schyliwie mu się. Gdzie nas będzie tu atakował? Rozprawimy się. No dobrze, na moment zamilkłem. Pewnie nie jeden z Was powiedział w końcu, wreszcie trochę spokoju. No ale nie martwcie się, już jestem z powrotem. Będę przenudzał dalej. Wracając do misji i trybu fabularnego, tak jak wspomniałem, wszystko jest ze sobą świetnie połączone i nie można się naprawdę nudzić. Mało tego, wszystko jest ogromnie widowiskowe. I w momencie, kiedy gracie, naprawdę trudno się od gry oderwać. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, w zasadzie nie mam żadnych uwag co do gry.
Wszystko jest zrobione świetnie. Zresztą trudno się dziwić, ponieważ gra, słuchajcie, korzysta z tego samego silnika, z którego korzystała pierwsza część gry, czyli Arkham Asylum. Tak jest, jest to wciąż Unreal 3, natomiast jest mocno podciągnięty i zawiera wiele różnych udoskonaleń, które są znane szczególnie z najnowszych odsłon silnika. Więc można powiedzieć, że to jest tak naprawdę wersja 3,5 tego silnika. Natomiast świetnie sobie radzi, gra nie zwalnia nawet na moment, nawet w momencie, kiedy jest bardzo dużo dzieje się na ekranie. Ciężko, ja nie zauważyłem, szczerze mówiąc, zwolnienia. Być może są, mi się nie udało spowodować, aby gacek na chwilę zwolnił. Myślę, że tak miało być. Batman nie powinien zwalniać. Powinien bić z pełną siłą. I tak właśnie robi. Wiesz co, tak, masz tutaj trochę rację, one są podobne, natomiast jest ich dosyć dużo. Tu akurat powiedziałeś o ratowaniu strażaków, ale no to też się skleja, słuchaj, w całość. Są grupy, które tych strażaków pilnują, trzeba ich wszystkich odnaleźć, żeby rozwiązać zagadkę. I ta zagadka tak naprawdę jest wyjaśniona w momencie, kiedy dotrzesz do ostatniego strażaka. Tam się wszystko wyjaśnia, dlaczego strażacy zostali, znaczy zostało na nich sprowadzone niebezpieczeństwo, jak to, co w ogóle za to było odpowiedzialne, kto był za to odpowiedzialny. Słuchaj, jeżeli mielibyśmy się na tym skupiać, to oczywiście można powiedzieć, jeżeli robimy dany zestaw misji, to dany zestaw misji jest do siebie podobny. Tutaj ciężko się nie zgodzić. Ale te misje nie są dostępne od razu. Zanim odblokujesz kolejną misję związaną ze strażakami, musisz przejść w grze dalej, zrobić postęp, rozwiązać inne misje, więc tak naprawdę przeplatasz się między sobą. Można było się przyczepić w zasadzie tak do każdej rzeczy w tej grze, ponieważ no, w zasadzie chodzi o to, że jedziemy w jedno miejsce, dokopiemy komuś, zrobimy trochę progresu, lecimy dalej i tak dalej, ale no, takie są gry. No, ciężko tutaj jest tak naprawdę na 100% odkrywczego znaleźć. Mimo wszystko uważam, że sposób, w jaki te misje nam są dostarczane, kolejność, skleja się wszystko w jedną całość i się naprawdę fajnie w to gra, przynajmniej mnie to w żaden sposób nie nudziło. Najgorsze to z tego wszystkiego są chyba tylko te zagadki, dlatego że jest ich bardzo dużo, ciężko jest je znaleźć. Oczywiście w momencie, kiedy je znajdziemy, możemy je oznaczyć na mapie, ja już nie pamiętam do końca, jak to się robi, dlatego że miałem chwilę przerwy, ale można. To spróbujmy w takim razie rozwiązać jedną zagadkę, skoro już tutaj jesteśmy. Podpowiedzi mile widziane. Być może ktoś z Was już rozwiązał tą zagadkę. Oho, no właśnie. Ktoś nas tutaj nie lubi. Trochę mu to nie wyszło, ale niestety, żeby teraz ponowić tę zagadkę, musimy się oddalić. W takim razie sobie zrezygnujemy i może skupimy się chociaż na jednej misji dodatkowej. Teraz tak, chciałem wam o tych misjach dwa słowa powiedzieć. Tak, tutaj mamy misję. Jest pakiet misji i to są misje koszmara, misje stracha na wróble, dokładnie to jest koszmar stracha na wróble. Jeżeli kupiliście grę w wersji na PlayStation 4, albo kupicie, to kod do tych misji powinien być w pudełku. Być może pamiętacie misję Stracha na Wróble w jednym ze wcześniejszych Batmanów. To chyba był nawet Arkham City, to chyba był, zdaje się, ale nie jestem pewien. Gdzie wielki Strach na Wróble świecił w nas swoimi czerwonymi oczętami. A my musieliśmy tego unikać. No tutaj te misje skupiają się trochę na czym innym, a mianowicie na pojeździe Batmana.
Można powiedzieć, że to są na dobrą sprawę w pewnym sensie wyścigi. Radoba, tak zapytam, wspominasz tutaj o grach. Rozumiem, że ukończyłeś. Wiesz co, myślę, że warto, dlatego że jest. Może zanim to powiem, zapytam jeszcze, czy doszedłeś do końca strony fabularnej. Tak jak mówiłem, fruwanie najbardziej skuteczne jest wciąż. Pozwala najszybciej dotrzeć w zasadzie bezkłopotliwie, bezproblemowo do każdego miejsca. Tak, jest impuls. Dobrze, zanim zacznę hałaśliwą misję. To tak jak mówię, jeżeli wiesz co, mam nadzieję, że ja tobie nie zaspoilerowałem. Staram się nie ujawiać kwestii fabularnych, jeżeli chodzi w zasadzie nie tylko o tą grę, ale także każdą inną, którą transmituję. Natomiast tak, dlaczego pytałem? Dlatego, że koniec Batmana nie do końca jest końcem Batmana. Ja tutaj nie będę zdradzał dlaczego, ale warto dojść właśnie do końca strony fabularnej. Dlatego, że no może jednak przerwę swoją myśl. Powiem tylko, że warto. No dobrze, zobaczmy jedną z misji Stracha na Wróble, które są dostępne, tak jak powiedziałem, tylko dla PlayStation 4. To jest tylko misja w formie wyzwania, także spokojnie możecie ją poglądać. Ja postaram się grać jak najlepiej, ale nie mogę za siebie ręczyć. Widzicie, gra jest naprawdę widowiskowa, a leciwy Unreal 3 engine sprawuje się naprawdę wyśmienicie. Jeżeli chodzi o grafikę, to trudno się do czegoś tak naprawdę przyczepić. Ale nie oszukujmy się, z pewnością każdy z nas widział ładniejsze gry. Jeżeli chodzi o poziom trudności, to staram się zawsze grać na najtrudniejszym aktualnie dostępnym poziomie trudności. Tak więc Batmana ukończyłem na poziomie hard, że jest dostępny Game New Plus. Jeszcze nie rozpoczynałem, dlatego że zanim rozpocznę tryb New Plus, chciałem po prostu zrobić tryb standardowy na 100%, żeby później uprościć sobie sytuację właśnie głównie z zagadkami człowieka zagadki. Myślę, że mogłoby być trochę też mniej tych zagadek. Tu jeszcze tak spojrzałem teraz na twoje pytanie, czytałem pewnie. Nie, w trakcie nie zmieniałem poziomu. Myślę, że nie ma takiej potrzeby. Wszystko w grze jest do grania nawet na poziomie trudnym i nie powinno stanowić to w zasadzie dla nikogo jakiejś specjalnej trudności. Szczególnie jeżeli ktoś nie jest. To może inaczej, jeżeli ktoś wcześniej grał w grze. To nie znaczy, że gra jest łatwa, są sytuacje, które potrafią sprawić problem. I trzeba będzie podchodzić do nich parę razy.
Walka być może wygląda chaotycznie, ale uwierzcie mi, że po odrobinie treningu wcale taka nie jest. Ja już robię niektóre rzeczy odruchowo, co niekoniecznie znaczy dobrze. Akurat misje stracha na wróble są strasznie czerwone i... faktycznie dostrzeżenie niektórych elementach może być dla was trudne, szczególnie podczas transmisji, jeżeli jakość macie słabą, ale wszystko jest do przejścia. Pytasz o DLC związane z Harley Quinn, czy o dodatkowe stroje i pojazdy? Niedługo ma być pojazd z Batmana filmowego ustąpiony że w formie DLC. Myślę, że pewnie nie jedna osoba się skusi. Wiem, że ma być też dodatek z kobietą kotem i zdaje się z Nightwingiem. Co to grałem tylko w DLC z Harley. Myślę, że fajna sprawa tak naprawdę. Akurat dodatek z Harley też jest dostępny w pudełeczku. Przynajmniej w moim był. O, już udało mi się pokonać stracha. Historia Harley jest fajna. Tutaj akurat to też jest troszeczkę w tym dosyć duży spoiler, jeżeli ktoś z was nie grał we wcześniejsze wersje gry. O proszę, nawet dostałem trofeum. Bardzo miło. Także nie chciałbym za dużo mówić o DLC związane z Harley. Natomiast same te dokładki są niezłe, no, ale nie jestem jakimś zbytnim fanem dodatkowych zawartości w grze, dlatego że przeważnie są to dodatki, które nie są jakoś specjalnie długie, a ich cena potrafi być całkiem niezła. Oczywiście nie jest to reguła, bo są dodatki takie jak chociażby Left Behind czy First Light do Infamous Second Son. Akurat First Light wyszło jako oddzielna, osobna gra, natomiast myślę, że spokojnie możemy to traktować jak dodatek i są to gry, które są w pewnym sensie warte swojej ceny. Na pewno dużo bardziej niż dodatki, które potrafią dać powiedzmy dodatkowe 30 minut rozgrywki, a potrafią często kosztować powyżej 50 zł, więc takie sobie z miejsca daruję. Coś się stało, światło zgasili, ale Batman już jest z powrotem. Ktoś do nas chce podskoczyć. Chcę trochę nad nim podczas chwili. Sprawy nie ma. Może tak. Pokazałem wam misję stracha na wróble, natomiast być może... coś popsułem. Mam piękny niebieski obraz, przez który nic nie widzę. Przepraszam was na chwilę. Być może zniknę na moment, natomiast mój obraz zaszalał i w tej chwili poza cieniami nic nie widzę. Już jestem z powrotem. Mam nadzieję, że chociaż odrobinę się za mną stęskniliście. Dobrze, wracając do tego, co chciałem powiedzieć, pokażę wam jeszcze odrobinę rozgrywki związane ze skradaniem się. Może tutaj. Musimy niestety dotrzeć. Najskuteczniejsze jest oczywiście latanie, więc tak będziemy się poruszać najszybciej.
Punkt docelowy jest zawsze znaczony wielkim gackiem na niebie, więc łatwo się odnaleźć nawet w tak dużym mieście. No właśnie, jak duże jest Gotham? Wbrew pozorom nie takie duże, jak mogłoby się wydawać. Zaraz może po drodze zahaczymy o jakiś wysoki punkt, to troszkę wam pokażę ten Gotham. Tak, wejdziemy sobie na dźwig. Więc tak, tak to wygląda. Gotham jest podzielony na trzy wyspy. Tam widzimy jedną. Aktualnie jesteśmy na drugiej. I gdzieś tam jest trzecia. A wcale nie tam daleko, jakbyście sądzili. Bo tam się dolecieć nie da. Jak to wygląda z góry? No, w tej chwili trochę pusto. Dlatego, że wszystko poniszczyłem, co się dało poniszczyć. Natomiast sama gra w kwestii ilości osób, które tutaj się znajdują, nie jest jakoś specjalnie bogata. Na pewno to nie jest Assassin's Creed, gdzie tych postaci potrafiło być bardzo dużo. Niejako fabuła wyjaśnia, dlaczego miasto jest w pewnym sensie opustoszałe. Ale pomimo tego, że samo Gotham jest duże, to przy naszych możliwościach poruszania się jest całkiem małe. Mam nadzieję, że chociaż odrobinę ma to sens, co powiedziałem. Lećmy jednak do punktu, w którym przetestujemy nieco zdolności naszego nietoperza. Swoją drogą, mam nadzieję, że każdy z was chociaż dzisiaj przez moment pomyśli o nietoperzu, dlatego że tak jak powiedziałem wcześniej, być może już jest 26 dzień, jest to Międzynarodowy Dzień Człowieka Nietoperza, więc warto dać mu szansę. No dobrze. Jest to wyzwanie, które pozwoli nam sprawdzić nieco umiejętności naszego nietoperza. Okradają bank. Naszym zadaniem jest temu zapobiec. Czy mi się uda? Zobaczymy. Teraz tak, tryb detektywa jest dostępny także w tej grze. Nie wiem, czy pamiętacie, tryb detektywa był dostępny już od pierwszej części. Natomiast po Arkham Asylum było bardzo dużo krytycznych uwag odnośnie właśnie tego trybu, dlatego że uwag. Samo Rocksteady zauważyło, że gracze zbyt dużo korzystają z trybu właśnie detektywa i postanowiło go zmienić. Na ile go zmieniło, szczerze mówiąc, że w tym momencie już nie pamiętam. Podstawą w Batmanie oczywiście jest i zawsze była mobilność. Żeby wychodziło nam wszystko tak jak powinno, musimy być mobilni, nie możemy pozostawać zbyt długo w jednym miejscu. Standardowo, gdy się
się mówi, to oczywiście trudniej się skupić na tym, co można zrobić. Czego jest kulka dymna? No niestety. Zauważyli mnie, przegrałem. Ale myślę, że mogliście chociaż troszeczkę zaobserwować, jak wyglądają misje. Jeżeli możemy to nazwać z ukrycia. No dobrze, ja nie będę powtarzał tego wyzwania. Wróćmy do gry. Spróbujmy znaleźć coś jeszcze innego. Tak jest. Wyścigi Batmobilem to też z dosyć częstych wyzwań. Walkę już wam pokazywałem. Tu jest hybryda. To jest ciekawa rzecz. Ponieważ to są takie, jakby to powiedzieć, hybryda, misje Batmobilem z ukrycia. Ej. To jest też zaskakujące, że ci okrychowie nigdy się nie nauczą. A to może jeszcze ciekawostka jedna. Wraz z jedną z aktualizacji dodali do Batmana tak kochany i lubiany tryb przez graczy fotograficzny, jak wygląda on w Batmanie. O tak, zatrzymujemy sobie grę. Możemy ustawić sobie kamerę, jak nam się podoba. Oczywiście możemy ją obrócić, przybliżyć, przechylić sobie. Mamy też dodatkowe opcje, takie jak odległość do skupienia, czy innym słowy rozmazanie obrazu będącego blisko albo daleko. Możemy zwiększyć siłę naświetlenia, jasność obrazu albo ciemność, jeżeli chcielibyśmy nadać mu troszeczkę bardziej mroczny klimat. Tu mamy różne filtry gotowe. W ogóle filtry tego typu spopularyzował Instagram. Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie takie kwadratowe zdjęcia możliwe do zrobienia telefonem i nadania mu bardzo szybko indywidualnego charakteru przez jedne z predefiniowanych filtrów zostały właśnie spopularyzowane przez Instagram. No i są takie dodatkowe elementy jak np. winieta czy rameczki, kilka gotowych, żeby nasz obrazek wyglądał bardziej filmowo albo bardziej no jakkolwiek. Lepiej. No i takie zdjęcie oczywiście możemy wyłączyć interfejs i z przyciskiem share udostępnić sobie na Facebooku albo na Twitterze. Szału nie ma. Tryb fotograficzny moim zdaniem dużo lepiej był zrobiony przez Naughty Dog, chociażby The Last of Us. Ale jest to, znaczy nie mówiąc oczywiście o Drive Clubie, gdzie tryb fotograficzny to jest poezja. Ale jest, można z niego korzystać i no i mimo wszystko myślę, że cieszy. Jeżeli ktoś zrobi sobie zdjęcie z nietoperkiem, może sobie ładnie tutaj przygotować, wywołać, później wrzucić na swojego fejsa, dołożyć swoje zdjęcie uśmiechniętego chłopca i udawać, że ma się nowego przyjaciela. Spróbujmy w takim razie zwiedzić jeszcze kilka miejsc. Tam jest na Wayne Tower.
ogóle tutaj są poduszkowce. Cepeliny. Można do nich wejść. Ale być może nie będę tego robił, bo jeżeli nie graliście jeszcze, to być może znajdzie się tam coś, co może wam nieco popsuć zabawę. Mam jakieś wyzwanie. Może innym razem. O, tu możemy przy okazji sobie też pooglądać Gotham. Tak to wygląda. Gdzieś tu jest wejście do naszej siedziby, ale nie idzie mi jego znalezienie w tej chwili. Być może będzie z drugiej strony. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie gry, chcielibyście, żebym na coś odpowiedział, to śmiało. Ilość komentarzy z pewnością mnie nie przerazi. No dobrze, może się nie będę skupiał, żeby tu wejść, skoro nie muszę się udać. Porozbijamy się jeszcze nieco furem po mieście i poszukamy zagadek, człowieka zagadek. Do dyspozycji mamy, właśnie pokażę wam jeszcze mapę. O, już wiem. Wiem, o czym zapomniałem wam powiedzieć, mianowicie o systemie rozwoju postaci. Jest ona, ten system jest troszeczkę odmienny od tego, co znamy wcześniej z serii gier o Batmanie, przynajmniej z dwóch pierwszych części. Do Origins w ogóle się nie odnoszę, raz, że nie grałem, a dwa, dlatego, że to nie była gra zrobiona przez Rocksteady. Mimo wszystko Arkham Knight jest kontynuacją z Arkham City, a nie tego, co się wydarzyło w Arkham Origins. Natomiast tak, jeżeli chodzi o system rozwoju postaci, to podstawową rzeczą, którą należy nadmienić, jest to, że nawet nie rozwijając umiejętności Batmana, możemy bardzo, bardzo skutecznie grać. W zasadzie nie trzeba tutaj nic rozwijać, żeby sobie radzić i dojść nawet na najtrudniejszym poziomie trudności do końca. Oczywiście nie oszukujmy się, rozwijanie postaci jest pomocne. Natomiast w pierwszym momencie, kiedy ja się zetknąłem z tym rozwojem, miałem dosyć duży problem, na czym się skupić, co wybrać, co wzmocnić. Więc tak odbywało się to na zasadzie, ok, na to mi starczy, to spróbuję. Do czasu, aż mogłem wzmocnić sobie pancerz, wtedy oczywiście pancerz wzmocniłem, bo lepiej, bo to się przydaje. Tu ciężko to ukryć w momencie, kiedy jest duża grupa oprychów, są silni oprychowie i tak dalej, to na pewno warto mieć grubą skórę, żeby mniej bolało. Ale są rzeczy, które są mniej przekonujące co do swojej skuteczności na początku, a dopiero o ich przydatności przekonujemy się w zasadzie później, kiedy musimy radzić sobie z większymi grupami przeciwników, próbować jakoś to planować. Wtedy faktycznie ten rozwój postaci się przydaje i nabieramy niejako pewnej świadomości tego, co chcemy albo co powinniśmy rozwinąć, żeby grało nam się po prostu łatwiej. W pewnym sensie myślę też przyjemniej. Co warto rozwinąć w pierwszej kolejności? Tak jak wspomniałem, z pewnością wzmocnić swój pancerz. Drugą rzeczą, która na pewno wam się przyda, jest
jest to, jak Batman wysoko potrafi się wzbić w powietrze i jak wysoko potrafi wyskoczyć z wystrzelenia, jeżeli tak można mu nazwać, dlatego że to znacznie przyspieszy sposób, w jaki będziecie poruszali się po mieście. Wystarczy niewielkie pikowanie przy dobrze rozwiniętej postaci, żeby podmuch powietrza wzniósł się bardzo wysoko, a co za tym idzie, pozwolił wam na naprawdę dalekie loty. Dobrze, zobaczmy, co mamy jeszcze w misjach. No, może przejdźmy jeszcze raz do tego dołowcy, tylko wybierzmy sobie inną rundę. Batman bardzo lubi szybować. Wydaje się zwieść, że woli swoje auto. Z całą stanowczością mogę was zapewnić, że woli swoją polerytę. No to zobaczymy, czy tym razem uda mi się pozostać niezauważonym. Ja mam co do tego poważne obawy, ale postaram się najlepiej. Korzystamy w tym przypadku z zakłócacza, który pozwoli mi wyłączyć jego broń. Aczkolwiek z uwagi na to, że i tak nie mogę zostać wykryty, to nie na niewiele nam się to zda. To jest urządzenie do zdalnego hakowania. Mogę wyłączyć wieżyczkę na kilka sekund, dzięki temu nie będzie mnie ostrzeliwała. Ale myślę, że wieżyczkę zostawimy sobie na nieco później. Oho. Nie wyszło mi to na dobre. Ktoś mnie wykrył. Zbyt długie korzystanie z trybu detektywa w niektórych przypadkach, w momencie kiedy nasi przeciwnicy mają wykrywacze, nie jest najlepszym pomysłem, dlatego że mogą nas zlokalizować. Co ciekawe, oho, chyba ktoś przyuważył i zdetonował ładunek w szybie wentylacyjnym. Na całe szczęście przyznam się, że to nie był skill, tylko czysty przypadek. Zdecydowałem się zmienić swoją pozycję i tym samym nie zostałem spalony w kanale.
to nie wyszło za dobrze. To było chyba tyle, jeżeli chodzi o tę misję. Jeszcze mi nie wyłączyli, więc może nie jest tak źle. O, ten ma zakłócacz, znaczy namierzacz nasz. Zrobimy mu niespodziankę. Było to najczystsze zagranie i najskuteczniejsze, a lepsze takie niż żadne. Dzięki, Retu, że wpadłeś. Do zobaczenia. No tak, tym razem to już definitywnie koniec. I wyszło mi to najlepiej, ale tak jak mówię, ja miałem dużą przerwę. Dobrze, na dzisiaj będę kończył. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Was zainteresowałem. Jeżeli nie, to śmiało możecie napisać, z pewnością się nie obrażę. Następnym razem może będzie lepiej. Dobrze, to jeszcze raz przypomnę tylko o tym, że 26 sierpnia jest to oficjalnie, przepraszam, 26 września jest to oficjalny Światowy Dzień Batmana, także jeżeli do tej pory jeszcze o tym tego nie zrobiliście, pomyślcie troszeczkę o tym bohaterze i życzcie mu wszystkiego dobrego na kolejne lata. Dzięki, cześć i do zobaczenia.